Dzień dobry, w studiu wraz ze mną Marcelina Zawisza, członkini zarządu partii Razem. Numer jeden na liście Komitetu Wyborczego Partii w Katowicach w okręgu 31. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj tak zwaną ustawę antysmogową. Przeciwko tej ustawie głosowali posłowie PiSu, co jest ciekawe, czyli była partia prezydenta. Partia Razem postawi prezydentowi plus? Tak, ponieważ zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze. I to, co na przykład działo się w takim mieście jak Kraków, to niestety cały ten krakowski alarm antysmogowy do tej pory nie znajdował jakiegoś przebicia w przestrzeni publicznej. A krakowianie bardzo ciężko, jakby ich zdrowie jest narażone właśnie przez to, że tej ustawy nie było, że nie mogli w żaden sposób ograniczyć palenia w piecach. No a to jednak jest priorytet i to zawsze powinien być priorytet, ponieważ zawsze ludzie powinni być na pierwszym miejscu. Sejm na swoim ostatnim posiedzeniu w tym tygodniu prawdopodobnie podda pod głosowanie weto prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci. Jakie są pani przypuszczenia co do wyniku tego głosowania, o ile się ono odbędzie, bo to różnie być może? Ja rozmawiałam na ten temat z samą Anią Grodzką, która jakby składała ten projekt. I co do tego zgadzam się z posłanką Grodzką, to znaczy wydaje mi się, że Sejm nie odrzuci niestety weta prezydenckiego. Wystarczy spojrzeć na to, jakie były wyniki głosowania w chwili, w której przyjmowano tą ustawę. To jest bardzo potrzebna ustawa, ponieważ ona pozwala zachować ludziom godność. To znaczy, to jest taki mechanizm w polskim prawie, że jeżeli chcemy uzgodnić płeć, to musimy pozwać swoich rodziców i to jest niehumanitarne. Nikt nie powinien być jakby przymuszany do tego, żeby po prostu w taki sposób funkcjonować i w takiej sytuacji stawiać swoją rodzinę. I ta ustawa to po prostu regulowała i jej brak będzie niestety bardzo odczuwalny. W uzasadnieniu weta przesłanym do Sejmu Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy napisała, że ustawa może prowadzić do destabilizacji norm społecznych poprzez zaprzeczenie istnienia podziału ludzi na kobiety i mężczyzn. Myślę, że prezydent Andrzej Duda i jego kancelaria, tak samo zresztą jak cały PiS, prowadzą wojenkę kulturową, wojenkę z genderem. Tak naprawdę nie ma to uzasadnienia w realnym życiu. To była ustawa, która naprawdę pozwalała na to, żeby po prostu zachować jakieś humanitarne, podstawowe, elementarne warunki tego procesu, żeby nie angażować w to wszystko rodziny, żeby po prostu osoba, która ma potrzebę tego, żeby zmienić płeć, w chwili, w której ma oczywiście opinię lekarza i psychologa i ma pełną opiekę, mogła to zrobić po prostu samodzielnie. I to jakby w jakiś sposób PiS wypowiada się na temat tej ustawy, po prostu świadczy o braku jakiegoś takiego poczucia humanitarności, braku zrozumienia dla ludzi, którzy są po prostu w gigantycznej potrzebie. Pani z zawodu jest specjalistką z zakresu polityki społecznej. Wczoraj po raz kolejny w Warszawie protestowali rodzice dzieci niepełnosprawnych. Oni mówią, że sprawy ich grupy w ogóle nie istnieją w kampanii wyborczej. Jaki jest program partii Razem dla takiej grupy, takich ludzi? My przede wszystkim uważamy, że nie powinno, w sensie uważamy, że nie powinno być takiej sytuacji, że oszczędza się na polityce społecznej. I niestety to jest to, co dotyka właśnie tych najbardziej potrzebujących, czyli rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, bądź też opiekunów niepełnosprawnych dorosłych, bo to jest druga grupa, która mierzy się z bardzo podobnym problemem. Jeżeli chodzi o partię Razem, to właśnie my mówimy, że trzeba podwyższyć finansowanie właśnie pomocy społecznej, finansowanie wspierania tego typu grup. I mówimy jasno, jako jedyni tak naprawdę, nie oszukujemy wyborców, mówimy, że trzeba podnieść podatki. Trzeba podnieść podatki najbogatszym i wielkim korporacjom właśnie po to, żeby mieć środki finansowe na to, żeby poprawiać byt osobom, opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, bądź też opiekunom osób dorosłych niepełnosprawnych. Najbogatszym, czyli mówi pani teraz o PiCie i jednocześnie o wielkich korporacjach, czyli to są dwa rodzaje podatków. Tak, dzisiaj o godzinie 10 mamy konferencję prasową, na której przedstawimy naszą propozycję progresji podatkowej, która powinna być, to jest głęboka progresja, która powinna być wprowadzona w Polsce.
Będzie do tego dołączony taki kalkulator, gdzie każdy będzie mógł sobie wyliczyć, ile będzie, ile dostaje teraz na rękę, a ile będzie dostawał według naszych stawek podatkowych. Czyli według tych propozycji, kto by stracił? Jakiego rzędu to by były roczne dochody? To zależy, bo to jest, jak mówię, to jest bardzo głęboka progresja i to jest w zależności od dochodu, im większy dochód, tym większa będzie strata. A tak, ile byłoby stawek? Stawek jest 6. Będziemy je dzisiaj prezentować. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że zostanie to odnotowane w mediach, ponieważ mamy naprawdę pełne wyliczenie. Chciałabym teraz odnotować od razu. Mamy pełne wyliczenie. To jest tak, że po prostu uważamy, że te osoby, które zarabiają mniej, powinny płacić mniejsze podatki. I w okolicach te 5-6 tysięcy zaczyna się pojawiać ta progresja, a prawda jest taka, że 90% Polaków będzie płaciło mniejsze podatki według naszego systemu, ponieważ udało nam się uzyskać informacje z Ministerstwa Finansów, w jaki sposób wygląda podział tego, ile Polacy zarabiają i ile płacą podatków na ten moment. I po prostu udało nam się w związku z tym wyliczyć dokładnie, ilu i ile z nas zyska na tym systemie. 90% Polaków zyska na systemie, który my proponujemy. 10% Polaków zarabiających najwięcej na tym straci. No i oczywiście tutaj chcemy, jeszcze pani wspomniała o kwestii korporacji i przedsiębiorstw. To jest tak, że postulujemy wprowadzenie między innymi klauzuli o unikaniu opodatkowania. To jest coś, co przez wiele lat nie udało się wprowadzić Platformie Obywatelskiej ani żadnemu innemu rządowi. Co tak naprawdę leży gotowe w Ministerstwie Finansów, ponieważ co wydaje mi się rok słyszymy dokładnie tą samą historię. Klauzula o unikaniu opodatkowania, czy ona zapobiegłaby też płaceniu podatków w rajach podatkowych? Tam, gdzie po prostu to się bardziej opłaca, przecież można działalność gospodarczą przenieść. Oczywiście, że można przenieść, ale to jest coś takiego, co się nazywa w sensie rezydencja podatkowa. To znaczy tam, gdzie prowadzimy działalność, tam prowadzimy podatki. I teoretycznie na przykład w polskim prawie coś takiego już obowiązuje, przy czym nikt tego nie egzekwuje i chcemy uzbroić urzędy podatkowe. Chcemy uzbroić po prostu w dodatkowe narzędzia, które pozwolą im egzekwować należności podatkowe, ponieważ w tej chwili urzędy skarbowe mają bardzo dużo instrumentów, jeżeli chodzi o zwykłych płatników, takich typowych kowalskich, a jeżeli chodzi o wielkie korporacje, to urzędy skarbowe na ogół są po prostu bezbronne. Czyli Polska powinna być krajem socjalnego bezpieczeństwa, pomimo, tak, że jest ciągle krajem na dorobku. Mówienie, że Polska jest krajem na dorobku, to jest trochę niesprawiedliwe, ponieważ no jeżeli właśnie spojrzymy na historię tych krajów, które mają ten bardzo dobrze rozbudowany system bezpieczeństwa socjalnego, to są kraje, które tak naprawdę zaczynały w sytuacji, która była gorsza niż w tej chwili jest w niej Polska. Czyli na przykład taka Szwecja, w chwili, w której zaczęła wprowadzać ten swój system państwa opiekuńczego, tak naprawdę w tamtym momencie walczyła z biedą. I to państwo dobrobytu, z którym jakby teraz kojarzymy Szwecję, to jest efekt uboczny walki z biedą. I to jest coś, co jakby my uważamy za właśnie niesprawiedliwe. Mówienie, że jesteśmy krajem na dorobku, w związku z czym jakby zawsze będziemy musieli konkurować niskimi kosztami płacy, niepłaceniem ludziom na czas pieniędzy, bo takie rzeczy się dzieją w chwili, w której na przykład mamy teraz masowo zatrudnianych ludzi na umowy cywilnoprawne. Żeby uzyskać wynagrodzenie, bardzo często trzeba iść do sądu cywilnego, co niestety kończy się tym, że po prostu po 2-3 latach dopiero uzyskuje się te pieniądze i to jest coś, o czym coraz częściej słychać, tak? Jakby nie możemy pozwolić sobie na to, żeby cały czas operować w tych kategoriach, bo jakby jesteśmy ludźmi, chcemy pójść pójść z dziećmi na spacer, chcemy pójść z dziećmi do kina i musimy mieć na to pieniądze. Chcemy zaplanować sobie nasze życie, dlatego potrzebujemy konkretnych godzin pracy, w których pracujemy, ponieważ na przykład, nie wiem, chcemy zaprowadzić dzieci do przedszkoli i je odebrać w konkretnym czasie, a nie zastanawiać się, czy dzisiaj znowu będę musiała siedzieć po pracy, jakby mając nadgodzinę. I to jest ten, jakby przeciwko temu się buntujemy. Mamy
jakby nie podoba nam się ten poziom debaty publicznej, który jest teraz, ponieważ on sprowadza politykę do tego, że PiS nie lubi PO, PO nie lubi PiSu, Petru nie lubi ZUS-u, a Kukiz nie lubi nikogo. A wy nie lubicie Zjednoczonej Lewicy. Bo jakbyście lubili, to byście połączyli siły i być może jakaś reprezentacja lewicowa pokaźna znalazłaby się w Sejmie. My uważamy, że jakby cały ten projekt Zjednoczonej Lewicy Millera i Palikota tak naprawdę służy tylko i wyłącznie temu, żeby z powrotem zapewnić Millerowi i Palikotowi diety poselskie. Ale jest tam też Barbara Nowacka, która teraz jest liderką, która w Sejmie nie była. Tak, jest taką samą liderką, jak wcześniej był Wojciech Olejniczak czy Grzegorz Napieralski, to znaczy raz na rok SLD, czy raz na kilka lat SLD wyciąga po prostu jakąś młodą twarz, stawia ją na przodzie i mówi, teraz to będzie nowa twarz lewicy w Polsce. Jak to będzie czyli wyglądało, zobaczymy. Czy to jest oszustwo wyborcze, myśli pani? Wydaje mi się, że z perspektywy tych osób, które walczą o przetrwanie polityczne, ponieważ to są politycy, którzy od 20 lat ciągle są w Sejmie, to są ludzie, którzy nie potrafią robić niczego innego, którzy tak bardzo jakby przywykli do tych luksusów, które są w Sejmie, że naprawdę są w stanie posunąć się do wielu rzeczy i to jest ta polityka, której my nie chcemy. Tak? My na przykład chcemy ograniczenia pensji poselskich do 3-krotności minimum, ponieważ uważamy, że posłowie, politycy nie powinni odlatywać od społeczeństwa. To znaczy powinni mieć realny kontakt z tym, jak wygląda normalne życie. Powinni po prostu wiedzieć, w jaki sposób żyją normalni ludzie, a jednocześnie za chwilę wrócić do tego społeczeństwa. Ale oni nie mają takich wysokich pensji, żeby odlatywać akurat posłowie. No biorąc pod uwagę, że 66% Polaków zarabia poniżej średniej krajowej, to niestety to są bardzo wysokie pensje, jeżeli średnia czyli krajowa. Czyli Sejm tylko dla ideowców? Nie, Sejm po prostu powinien być reprezentacją. To jest coś takiego, że w tej chwili mamy przekonanie, ponieważ mówiono nam, że Sejm, jakby polityk to jest zawód. Nie, polityk to jest służba. To jest służba dla społeczeństwa. To jest realizowanie interesów pewnych grup, na przykład grup pracowników albo grup pracodawców. Tak? Jakby tutaj nie, to nie chodzi o to, żeby zawsze to były te same grupy. Ale to chodzi o to, że to musi być reprezentacja. Jeżeli my nie będziemy traktować Sejmu jako reprezentacji, jako miejsce, gdzie się idzie właśnie po to, żeby realizować jakieś konkretne rzeczy, które dla nas są ważne, tak? Czyli na przykład, nie wiem, walka o stabilne zatrudnienie, walka o to, żeby Polacy mieli godne płace, walka o to, żebyśmy mieli dobry program mieszkaniowy, żeby Polacy nie musieli zastanawiać się, czy będą mieli gdzie mieszkać. W tej chwili po prostu brakuje nam 500 tysięcy mieszkań na ten moment i rząd nie robi nic, żeby zwiększyć po prostu tą pulę mieszkań. Na koniec zapytam, o co wam, jaki jest wasz prawdziwy cel? Ponieważ jest mało prawdopodobne, żebyście weszli do Sejmu, a jeśli to z niewielką reprezentacją. Więc chodzi o propagowanie tych idei, o odświeżenie polityki? Razem jest projektem długofalowym. Za 4 lata idziemy po większość. W tym roku chcemy wejść do Sejmu. Ponieważ chcemy walczyć właśnie o te rzeczy, które są dla nas ważne. O prawa pracownicze, o kwestie mieszkaniowe. Ponieważ uważamy, że godne życie to jest coś, na co nas w tej chwili stać jako kraj i jako społeczeństwo. Dziękuję. Marcelina Zawisza, Partia Razem. Beata Michniewicz, do usłyszenia.